skuteczność, poczty sztandary wprowadzić. Księże, dziekanie, w imieniu nauczycieli, rodziców i uczniów prosimy o poświęcenie sztandaru. Prosimy także o modlitwę, aby nasze dzieci, nasi uczniowie czcili w swoim życiu wartości, jakimi są dla każdego Polaka: Bóg, honor, ojczyzna, by kroczyły drogą prawdy, miłości i sprawiedliwości, zgodnie z nauką błogosławionego Jana Pawła II. Może księdzem, ale jeśli nie, to bądź zawsze dobrym chłopcem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami i z duchem twoim. Z wielką radością serca stajemy tutaj w
tej świątyni parafialnej w Połoskach, aby uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu, jakim będzie dzisiaj nadanie imienia Jana Pawła II tej szkole, która jest tuż, tuż obok, którą wszyscy znamy. Oto modlimy się najszczerzej, by to, jak było powiedziane przez panią dyrektor, by to, z czym nasi praojcowie na ustach i w sercu szli, głosili i walczyli i nosili w sercu Bóg, honor, ojczyzna, by to stawało się radosną rzeczywistością dla dzisiejszego pokolenia, dla tego pokolenia, młodego pokolenia, które przecież, jak mawiał Jan Paweł II, jest nadzieją każdej rodziny, każdej wspólnoty parafialnej, nadzieją narodu, do którego należą, i nadzieją Kościoła. Niech to staje się wielką, radosną rzeczywistością. Uczestniczymy w tej mszy świętej koncelebrowanej. Ojciec Superior z Kodnia tak blisko, tak często tutaj posługuje także, a my też często jesteśmy tam pod skrzydłami Matki Bożej Kodeńskiej. Ksiądz Jerzy Tomasz Duda, który jest prefektem w katolickim liceum imieniem Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, pracował wiele lat na misjach w Afryce, w Boliwii. Ksiądz, wasz proboszcz w Boliwii? Ameryka Południowa. Potem ksiądz proboszcz, znacie go wszyscy dokładnie, i ksiądz Andrzej Głasek z sąsiedniej parafii Choroszczynka. Ja jako ksiądz pamiętam wielu proboszczów, którzy byli w tej unijnej wspólnocie Choroszczynka i Połoski przez wiele lat. Był jeden proboszcz. On teraz jest oddzielnie, tu jest oddzielnie i każda parafia prosperuje bardzo pięknie. To wszystko przecież jest jednością. Obojętnie skąd byśmy byli, skąd byśmy przybyli, Chrystus jest jeden Zbawiciel świata. I dzisiaj prosimy Go, by to wszystko, co przeżywać będziemy tutaj w świątyni, potem w szkole, by wlało nową nadzieję w serca nasze, tak jak uczył tego nas Jan Paweł II, jak w homilii potem sobie trochę powiemy. Czytanie z księgi proroka Izajasza. O, jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg zaczął królować. Głos. Twoi strażnicy podnoszą głos. Razem znoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewem wszystkie ruiny Jeruzalem, bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem. Pan obniżył już swe ramię święte na oczach wszystkich narodów i wszystkie krańce ziemi zobaczył zbawienie naszego Boga. Oto Słowo Boże. Pana wśród wszystkich narodów. Głoście cześć Pana wśród wszystkich narodów. Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu ziemio cała. Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię. Każdego dnia głoście Jego zbawienie. Głoście cześć Pana wśród wszystkich narodów. Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów. Rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów. Przed Nim kroczą majestat i piękno, a potęga i blask w Jego
wszystkich narodów. Oddajcie Panu rodziny narodów, oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę. Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu. Przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce. Głoście cześć Pana wśród wszystkich narodów. Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku. Zadrży ziemio cała przed Jego obliczem. Głoście wśród narodów, że Pan jest Królem. Będzie sprawiedliwie sądził ludy. Głoście cześć Pana wśród wszystkich narodów. Alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego Jezus: paś owce moje. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Czcigodni współbracia w kapłaństwie na czele z proboszczem tej wspólnoty, księdzem Leszkiem, umiłowani w Chrystusie bracia i siostry, umiłowani przez Chrystusa Pana, Jego Matkę, pozdrawiam was wszystkich serdecznie na ręce pana wójta i na ręce pani dyrektor. Wszystkich, zwłaszcza tych, którzy uczestniczą w tej uroczystości z racji, że w tej szkole będzie widniało imię błogosławionego, a za chwilę, za pół roku, świętego Jana Pawła II. Zwłaszcza całą społeczność tej szkoły serdecznie pozdrawiam, a zwłaszcza młodzież, dzieci, a zwłaszcza tych najmłodszych, bo oni są przyszłością. Przyszłością waszych rodzin, przyszłością tych społeczności, wśród których teraz są, a wśród których w przyszłości będą. Ani oni, ani my nie wiemy, gdzie ich los poprowadzi. Chociaż, drodzy bracia i siostry, dzisiejszy dzień jest dla innych taki zwykły, zwyczajny. Dla nas on jest niezwykły, on jest nadzwyczajny.
bo oto dzisiaj dzieje się coś wyjątkowego, które to wydarzenie będzie przez całe dziesiątki i setki lat przypominało o tym wydarzeniu, podczas którego stało się to, co za chwilę się stanie, że szkoła w Połoskach będzie nosiła imię Jana Pawła II. To niezwykłe wydarzenie. To naprawdę coś wyjątkowego. I chociaż w naszej ojczyźnie i w naszej diecezji jest już wiele szkół noszących to imię, ale tak jak serce Jana Pawła II było otwarte dla wszystkich, dla całego świata, tak wystarczy jego serca, aby objąć jeszcze nie wiadomo ile szkół czy jakichś innych instytucji. I dlatego dla tej społeczności to jest wyjątkowy dzień. I my w tym uczestniczymy. Święta Eucharystia rozpoczyna to dzieło, bo tutaj Jezus Chrystus przychodzi do każdego z nas i mówi: ja znam Ciebie po imieniu. Ja pytam Ciebie tak, jak zapytałem świętego Piotra, którego ustanowiłem, wskazałem palcem, pierwszym papieżem. Ja dzisiaj pytam Ciebie, Zofio, Stanisławo, Mirosławo, Tereso, Marianie, każdego po imieniu pyta: czy kochasz mnie? Czy kochasz mnie bardziej niż inni? I co mam dzisiaj odpowiedzieć Chrystusowi? On zna moją odpowiedź, ale on zna treść tej odpowiedzi. Bo można odpowiedzieć jak najgłośniej: tak, Panie Jezu, ja Cię kocham. Ale jak potwierdzam tę odpowiedź w moim codziennym życiu? I dzisiaj, siostry i bracia, kiedy nadajemy imię tej szkole, imię Jana Pawła II, musimy sobie uświadomić, że tak jak już w Starym Testamencie imię oznaczało posłannictwo i odpowiedzialność za wybór tego imienia. Nie będziemy tutaj analizować, bo nie mamy na to czasu. Dla nas chrześcijan, kiedy nadano nam imię i kiedy odbył się chrzest, staliśmy się chrześcijanami. Staliśmy się uczniami Chrystusa. I nie jest ważne, jakie imię noszę, jak ja, Zdzisław, ty, Stanisław, Ryszard, Teresa, Eugenia. To nie jest ważne. Ważne jest, że ja stałem się chrześcijaninem. Że ja stałem się uczniem Chrystusa. Że ja stałem się członkiem Kościoła rzymskokatolickiego, gdzie głową jest Chrystus. I ten Chrystus wiedział, że odejdzie z tego świata, zostawił siebie poprzez papieża, poprzez Piotra i apostołów. I dzisiaj wiemy, że kolejni papieże to następcy świętego Piotra. To oni z grona kardynałów wybierają tego, który w imieniu Chrystusa jest najwyższym pasterzem. My kapłani też jesteśmy i powinniśmy być dobrymi pasterzami. Biskupi mają jeszcze większą odpowiedzialność. W danej diecezji jest jeden biskup, tak zwany ordynariusz, i są albo jeden, albo więcej biskupi pomocniczy, pomagają mu w tym. A papież jest jeden, chociaż teraz mamy dwóch. Wyjątkowa sytuacja w historii, bywało, że było nawet trzech, ale to były schizmy. To inne zagadnienie, ale w takiej sytuacji znaleźliśmy się pierwszy raz. I Jan Paweł II był niezwykły i mamy nadzieję, że jego kanonizacja za pół roku będzie też niezwykła, bo będzie dwóch papieży prawdziwych. Ten emerytowany Benedykt XVI, z którym tyle współpracował Jan Paweł II w Kurii Rzymskiej także, i Ojciec Święty Franciszek. Czy nie jest to jakiś dziwny znak? Jan Paweł II tyle dawał nam znaków w swoim życiu. I po jego śmierci dzieją się też niezwykłe znaki. I dzieją się cuda. I jeśli naprawdę uwierzysz, to i w tej szkole takie cuda będą się zdarzały, że dzieci będą fajniejsze, bardziej uśmiechnięte, radosne,
że nauczyciele będą patrzeć na siebie nie z jakąś zazdrością, jak dzisiaj jest, kto ma więcej godzin, kto ma lepszą płacę i tak dalej, tylko będą patrzeć na siebie z większą życzliwością. Ja w to wierzę i ofiaruję tę mszę świętą w takiej intencji, żeby w szkole waszej była większa serdeczność, miłość, zrozumienie, a jeśli trzeba, przebaczenie, bo wszyscy tego potrzebujemy. Bracia i siostry, weźcie do serca te słowa, bo naprawdę można uczestniczyć w tym zewnętrznym rytuale i nic z tego nie zostanie. To byłoby największą krzywdą dla Jana Pawła II. A ten człowiek, jak w tym roku sobie przypominamy i tydzień temu obchodziliśmy Dzień Papieski, ponad trochę, papież dialogu. On w każdej sytuacji umiał wyjść, z każdej sytuacji trudnej. A jeśli ktoś przychodził do niego w najtrudniejszych sytuacjach, a tych sytuacji miał jeszcze jako młody człowiek, bo przecież niespełna 19 lat, już nie miał nikogo na tym świecie. I w straszliwych czasach zawieruchy wojennej, a potem w trudnym czasie komunizmu, on zawsze miał jedno zdanie do tego, który przychodził do niego po pociechę, po radę, z prośbą. Pamiętaj, Bóg cię nie opuścił. Pamiętaj, Bóg cię nie opuścił i cię nie opuści. I to wystarczyło. Ale on to mówił nie tylko o tak, żeby ktoś się odczepił, ale on w to naprawdę wierzył. I dlatego mógł tak szczerze powiedzieć, Bóg cię nie opuścił. My starsi pamiętamy, 35 lat temu łzy kapały nam z oka. W dniu dzisiejszym, 22 października, w tym czasie około godziny 12, wszyscy zastanawialiśmy się i czekaliśmy, czy w telewizji będzie ta transmisja, czy nie będzie, bo takie były trudne czasy. Ja pamiętam, będąc wikariuszem w Janowie Podlaskim, kanonik mówi świętej pamięci Majewski Henryk, księże, jest transmisja, skróćmy jakoś sumę, żeby to obejrzeć. Pamiętam to doskonale, w którym miejscu, w jakich pozycjach byliśmy i płakaliśmy jak małe dzieci. My już poważni starsi ludzie, bo to było coś wyjątkowego. Myśmy potem się przyzwyczaili do tego, że już tak będzie, że już Jan Paweł II na pewno będzie żył cały czas i wszystko będzie po staremu. On żyje rzeczywiście cały czas, jest z nami. Przypomnijmy sobie takie dwa momenty, które jakieś są jakimś znakiem wyjątkowym. Kiedy w tym dniu, 35 lat temu dokładnie, Jan Paweł II rozpoczynał pontyfikat, tam w Rzymie, na Watykanie, mówił do całego świata takie słowa. Non abiata paura, non abiata paura, nie lękajcie się, nie lękajcie się Chrystusa. Otwórzcie dla Niego systemy polityczne, gospodarcze, otwórzcie dla Niego granice państw, ale przede wszystkim otwórzcie dla Niego swoje serca. Nie lękajcie się Chrystusa. Non abiata paura. Brzmi to mi, jakby to było wczoraj, chociaż minęło 35 lat. Ale dzisiaj mówi to samo do nas Jezus przez Jana Pawła II. Nie lękajcie się mnie, mówi Jezus. Przyjdźcie do mnie wszyscy, utrudzeni i obciążeni, bo jesteście takimi, ale ja was pokrzepię. Jan Paweł II z nieba woła, nie lękajcie się Chrystusa. Otwórzcie dla Niego swoje serce. I jeszcze jedno, taki program dla nas Polaków. Przypomnijmy sobie my starsi, kiedy mówił na Placu Zwycięstwa w Warszawie, dzisiaj ten plac nazywa się Placem Piłsudskiego, a było to pół roku później, bo w czerwcu 1979 roku, dokładnie 2 czerwca, i mówił i wołał. Byłem osobiście na tej mszy świętej, stałem koło grobu nieznanego żołnierza i mówił papież. Bez Chrystusa człowiek nigdy nie zrozumie, kim jest. Nie zrozumie, kim jest, jakie jest jego powołanie,
jakie jest jego ostateczne przeznaczenie tego wszystkiego, nie zrozumie bez Chrystusa. Dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów świata, z dziejów tej Polski. I potem biły przez 15 minut brawa. Przez 15 minut i papież czekał, nie przerywał. Czekał, niech Polacy powiedzą rękami, bo nie mogą inaczej. Mówił do nas wszystkich i mówi dzisiaj. Bez Chrystusa nie zrozumiesz siebie, ani kim jesteś, ani jakie jest twoje powołanie, ani jakie jest twoje ostateczne przeznaczenie. Nie zrozumiesz tego bez Chrystusa. Bo Chrystus, tak jak wyznał święty Piotr, słyszeliśmy w Ewangelii, Panie, Ty masz słowa życia wiecznego. Panie, Ty jesteś Mesjaszem. Wiele razy to mówił. I kiedy pytał świętego Piotra, czy kochasz mnie? Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Niech te myśli głęboko zapadną w nasze serca. Zwłaszcza to, że Jezus jest najwyższym pasterzem. I to, że nam Pan Bóg dał takiego wyjątkowego pasterza 35 lat temu, naznaczając pierwszego w dziejach świata i Kościoła z Polski papieża Jana Pawła II, dzisiaj błogosławionego, za chwilę świętego i na pewno kiedyś ogłoszonego wielkiego Jana Pawła II. Ojcze Święty, który tak bardzo kochałeś dzieci, młodzież, jak mówiłeś często, szukałem was, mówiłeś przed śmiercią, a dzisiaj przyszliście do mnie. Tak bardzo wspominałeś swoją szkołę i tę podstawową, i tę gimnazjalną, właśnie w Wadowicach rodzinnych. Jakże bardzo kochałeś szkołę, a nawet pochwaliłeś się w tym swoim pożegnaniu w Wadowicach. No, niezłe oceny miałem. Czasu nie marnowałem, przypominał dzieciom i młodzieży. Nie marnowałem czasu. To nie było chwalenie, by powiedzieć, jestem najlepszy. Tylko zachęta, dzieci, młodzież, nie marnujcie czasu. Jeśli chcecie kimś być w świecie, to musicie uczyć się, zdobywać wiedzę. I dzisiaj Jan Paweł II zachęca do tego i chce w tym pomóc. Życzę wam, kochane dzieci, bo bez was nie byłoby szkoły, kochana młodzieży, wszyscy trudzący się nad wychowaniem. Zawsze wychowanie drugiego człowieka było trudne, ale w tych czasach jest arcytrudne. Dlatego życzę wam dużo, dużo siły, mocy z wysoka, wam, nauczyciele, wychowawcy, ale także wam, rodzice, bo wy jesteście pierwszymi i ostatecznymi wychowawcami, zwłaszcza wzorem w praktyce, nauczycielem w praktyce dla swoich dzieci, a potem i wnuków. Życzę wam tej mocy Bożej, jaką przekazywał od Boga Jan Paweł II nam wszystkim, by Polska się zmieniała, by w Polsce znaczyło to, co na początku z ust pani dyrektor słyszeliśmy. Bóg, honor, ojczyzna. Amen. Wsparci przykładem bezgranicznego zaufania Panu Bogu, błogosławionego Jana Pawła II, zanieśmy przed Boży tron nasze wspólne modlitwy. Modlimy się za Ojca Świętego Jana Pawła II, który spogląda na nas z domu Ojca Niebieskiego, dziękując Bogu za Jego posługę na Watykanie i prosząc o owocną dla Kościoła Jego kanonizację. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o wszelkie łaski Ducha Świętego dla następcy Jana Pawła II, papieża Franciszka, w prowadzeniu Kościoła zgodnie z wolą Bożą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszego biskupa Zbigniewa i biskupa Piotra, aby z mocą Ducha Świętego proklamowali depozyt wiary, który przekazał nam Ojciec Święty,
i z odwagą nieśli pokój i miłość całemu światu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za Polaków, aby okazując swe oddanie papieżowi, naszemu rodakowi, naśladowali go w miłości bliźniego, dążącej do ulżenia doli biednym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za społeczność naszej szkoły, która za patrona obrała Jana Pawła II, abyśmy stali się godnymi imienia wielkiego rodaka i swoją postawą wprowadzili w życie wyzwalające przesłanie Ojca Świętego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, otaczających ołtarz Pański, abyśmy pokrzepieni ciałem Chrystusa, wpatrzeni w posługę Jana Pawła II, mocą Ducha Świętego, budowali wyzwolone społeczeństwo, otaczając troską każdego potrzebującego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj. Wejrzyj, Panie, na nas, którzy z wiarą w Twoją wszechmoc powierzamy Tobie nasze potrzeby, zatroskanie o świętość naszego życia i zbawienie całego świata. Przez Chrystusa, Pana naszego. Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć. Chcę Cię, Jezu, kochać wiernie, dzieckiem Twoim zawsze być. Serce moje się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, oddają cześć błogosławionemu papieżowi Janowi Pawłowi II, składamy Ci ofiarę uwielbienia i z ufnością Cię prosimy, abyś nas zachował od zła teraz i w przyszłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Znosimy Jego Pana. Dzięki składamy.
składajmy Panu Bogu naszemu. Godne, dobre, sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć błogosławionemu Janowi Pawłowi II, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, jego słowa nas pouczają, a jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Panie, Ty nam dajesz ciało swe i krew. O Panie, Ty nam dajesz ciało swe i krew. Do Ciebie więc idziemy wciąż, radosno nucąc pieśń. Ty jesteś Bogiem wiernym, wieczny czas. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. Przez dar Twojego chleba, dobry Boże nasz, przez dar Twojego chleba, dobry Boże nasz. Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o Wszechmogący nasz Król. Za to, że dałeś nam wiarę. Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o Wszechmogący nasz Królu niebie. Za to, że dałeś nam miłość. Boże, niech najświętszy sakrament, który przyjęliśmy dzień w dzień błogosławionego papieża Jana Pawła, udziela nam pomocy w życiu doczesnym i doprowadzi nas do radości wiecznej. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Teraz razem z księdzem proboszczem poświęcimy ten sztandar. Bardzo proszę. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który modlmy się, który jedyny Boże, źródło wszelkiej wspólnoty, który dajesz początek wszelkim wspólnotom, pobłogosław ten sztandar wspólnoty szkolnej imienia Jana Pawła II.
Spraw, aby wszyscy, których ten znak jednoczył będzie, stali się wspólnotą pokoju, miłości i wzajemnego przebaczenia. Za przyczyną błogosławionego Jana Pawła II udziel pomocy wszystkim tym, którzy Cię wyznają i prowadź drogą wolności, ku której wyswobodził nas Chrystus. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Z radością poinformuję księży biskupów to, co tutaj się dokonało i niech to będzie, jak mówiłem, wielką radością i nową nadzieją na to, co jest przed nami. Bóg w Trójcy Jedyny niech nam na dzisiaj, jutro i na zawsze błogosławi. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. My chcemy Boga.
przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Lublinie, starszego wizytatora, panią Krystynę Kraską. Wójta gminy Piszczasz, pana Jana Dąbrowskiego. Dyrektora szkoły, magister Bożena Słowczuk. Przewodniczącą Rady Rodziców, panią Monikę Kuczka. Przedstawiciela nauczycieli, panią Krystynę Radczuk. Przedstawiciela uczniów, Jakuba Kęćkę. Proszę o poświęcenie tablicy pamiątkowej dziekana dekanatu Teresburskiego, księdza kanonika Zdzisława Dudka i księdza Leszka Waleńciuka. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Módlmy się. Twoje słowo uświęca wszystko, Wszechmogący Boże. Pobłogosław tę tablicę i to po piersie błogosławionego Jana Pawła II. I spraw, aby wszyscy, którzy będą wpatrywali się w jego wzór, słuchali jego nauki, zawsze czytając z różnych pism, niech wypełniają w życiu swoim to, czego on nauczał i co wszystko jest zgodne z wolą Boga. Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo błogosławionego Jana Pawła II, a przede wszystkim przez Chrystusa, Najwyższego naszego Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Złożenie kwiatów pod tablicą dokona uczennica klasy trzeciej Wiktoria Gregorczyk. Musi być wzorowa. Jest wzorowa na pewno. Skoro tego zaszczytu dostępuje. Dziękuję. Państwa w Szkole Podstawowej w Połoskach, która podczas dzisiejszej uroczystości otrzyma imię wielkiego Polaka, przyjaciela młodzieży, Jana Pawła II. Będziemy też świadkami przekazania placówce sztandaru. Dlatego jest nam niezmiernie miło, że w tej historycznej chwili biorą udział zaprzyjaźnione poczty sztandarowe. Proszę Państwa o powstanie. Za chwilę nastąpi wprowadzenie pocztów, a następnie odśpiewamy hymn państwowy. Baczność. Wprowadzić sztandar publicznego gimnazjum nr 1 imienia Jana Pawła II w Piszczacie. Prowadzić sztandar publicznego gimnazjum nr 6 imienia Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
prowadzić sztandar Szkoły Podstawowej imienia błogosławionego Jana Pawła II w ulicy Domaszewskiej. Prowadzić sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Połoskach. Do hymnu. Proszę dyrektor szkoły, magister Bożenę Sworczuk, o zabranie głosu. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, na wstępie pozwolę sobie zaprezentować prowadzących dzisiejszą uroczystość. Jest mi bardzo miło przedstawić absolwentów naszej szkoły, Dominikę Soćko i Mateusza Arseniuka. Cieszę się, że nasza szkoła ma tylu przyjaciół, którzy znaleźli czas, by być tu dziś z nami. 22 października 2013 rok. Rok wiary. Liturgiczne wspomnienie błogosławionego Jana Pawła II. Rocznica inauguracji jego pontyfikatu. To niewątpliwie szczególny dzień w historii naszej szkoły. Oto od dziś naszym wszystkim działaniom będzie patronował największy z Polaków, a niedługo święty, Jan Paweł II. Wierzymy, że błogosławi nam z domu Ojca i czuwa nad nami. Od dziś także społeczność szkolna będzie mogła szczycić się posiadaniem sztandaru, symbolu szkoły i jej tradycji. Niezmiernie cieszę się, że tak ważne wydarzenia zbiegają się z 20. rocznicą funkcjonowania placówki w obecnym budynku. Dziękuję Państwu za przybycie, by razem z nami dzielić radość dzisiejszej uroczystości. I serdecznie witam dziekana dekanatu Terespolskiego, księdza kanonika Zdzisława Dudka. Proboszcza parafii Połoski, księdza Leszka Walenciuka. Proboszcza parafii Choroszczynka, księdza Andrzeja Głaska. Proboszcza parafii Kodeń, ojca Bernarda Brixa. Witam również księdza Tomasza Dudę. Jest mi niezmiernie miło powitać starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Lublinie, panią Krystynę Grasko. Witam starostę powiatu bielskiego, pana Jana Bajkowskiego. Witam wójta gminy Piszczac, pana Jana Kurowskiego. Zastępcę wójta gminy Piszczac, pana Andrzeja Salamona. Przewodniczącego Rady Gminy Piszczac, pana Mirosława Melańczuka.
wiceprzewodniczących Rady Gminy Piszczac, panią Danutę Kopystyńską i pana Marka Sierpatowskiego. Witam radnych gminy Piszczac. Witam skarbnik gminy Piszczac, panią Danutę Gdula. Panią inspektor do spraw oświaty Lucynę Kosińską. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej panią Krystynę Czernik. Podinspektor do spraw kultury panią Anetę Buczyńską. Członka Społecznej Rady Rodziny Szkół imienia Jana Pawła II diecezji siedleckiej, jak również przedstawiciela Państwowej Szkoły Wyższej imienia papieża Jana Pawła II, panią Sylwię Koczorowską. Witam zastępcę komendanta Straży Granicznej w Kodniu, pana kapitana Pawła Zawadewicza. Witam prezesa Banku Spółdzielczego w Łomazach, pana Krzysztofa Łojewskiego. Wiceprezes tegoż banku, panią Teresę Szutko. Emerytowaną dyrektor Szkoły Podstawowej w Połoskach, panią Halinę Sylwesiuk. Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 6 Białej Podlaskiej, panią Jolantę Wolanin. Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej, panią Jadwigę Zabłocką-Juszczuk. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bulce Domaszewskiej, pana Andrzeja Sobiecha. Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Chotyłowie, panią Zofię Jarosiewicz. Wicedyrektor tejże placówki, panią Iwonę Kuziną. Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Piszczacu, panią Dorotę Sierpatowską. Wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Piszczacu, panią Agnieszkę Pawlak. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrynce, panią Jadwigę Postolską. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zalutyniu, panią Bożenę Gus. Witam serdecznie panią prezes oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Piszczacu, panią Krystynę Nieścioruk. Witam kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszczacu, panią Janinę Świrską. Witam naczelnik Urzędu Pocztowego w Piszczacu, panią Dorotę Głowacką. Witam prezesa spółki Ekonowa, pana Sylwestra Nestorowicza. Inżyniera nadzoru nad leśnictwa Chotyłów, panią Elżbietę Lach. Witam leśniczego leśnictwa Połoski, pana Marcina Lewczuka. Witam prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Lokalni.pl, panią Sylwię Stubińską. Witam lekarzy Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Medyk, pana Janusza Matusiaka i pana Marka Sobolewskiego. Witam lekarza Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ABM, panią Małgorzatę Maryniuk. Witam serdecznie obecnych i dawnych nauczycieli Szkoły Podstawowej w Połoskach. Witam państwa sołtysów. Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Połoskach, pana Czesława Domańskiego. Witam także mieszkańców Połosek, szczególnie zasłużonych w budowie obecnego budynku szkoły, którzy nie szczędzili sił i czasu, aby 20 lat temu
spełniło się prawie nierealne marzenie o nowej szkole. Witam żonę zmarłego pana Dawidziuka, panią Marię Dawidziuk. Witam żonę pana Moniuszko, panią Jadwigę Moniuszko. Witam pana Stanisława Kostrzebę. Pana Jana Jabłko. Pana Mieczysława Puczka. Pana Jana Glinę. Witam rodziców na czele z przewodniczącą Rady Rodziców, panią Moniką Puczka. Witam wszystkich uczniów naszej szkoły, jak również szczególne ciepła powitania kieruję do uczniów reprezentujących zaproszone szkoły. Wybór patrona to jedna z najważniejszych decyzji w życiu każdej szkoły. Patronem powinien być człowiek o najlepszych przymiotach charakteru, którego życie i działalność służy pokoleniom, który reprezentuje wartości bliskie także dzieciom i jest wzorem do naśladowania. Uczeń powinien identyfikować się z patronem swojej szkoły i mieć do niego emocjonalny stosunek. W dniach od 9 do 14 stycznia 2013 roku uczniowie, rodzice, nauczyciele i lokalna społeczność w wyniku głosowania zdecydowali, że patronem naszej szkoły zostanie Jan Paweł II. Niezwykły Polak, wielki papież i wspaniały człowiek. Przykład silnego charakteru oraz pełnej miłości i szacunku postawy wobec drugiego człowieka. Już jako młody człowiek zadziwiał rówieśników swoją pracowitością, wytrwałością w dążeniu do celów i odwagą. Był nie tylko pilnym uczniem i studentem, ale też dbał o wszechstronny rozwój zarówno swojego ducha, jak i ciała. Jan Paweł II jest doskonałym wzorcem dla naszej szkoły. Tym bardziej, że to właśnie młode pokolenie ukochał najbardziej, dając temu wielokrotnie wyraz podczas swoich spotkań z młodzieżą. Ten wspaniały nauczyciel i wychowawca nie wahał się stawiać wysokich wymagań, okazując wiarę w możliwości młodych ludzi. Czynił to z wielką miłością, której młodzież tak bardzo potrzebuje i szuka. Nie bał się podejmować trudnych tematów. Jednocześnie bardzo wiele wymagał również od siebie. Oczekiwania i wskazówki Ojca Świętego były jednoznaczne. Ukazywały nade wszystko bezwarunkową wartość życia ludzkiego oraz godność każdej osoby. Jego życie jest przykładem tego, jak można kochać Boga, ojczyznę i drugiego człowieka. Jesteśmy częścią pokolenia Jana Pawła II. Większość z nas urodziła się i żyje w blasku jego pontyfikatu. Wyrażam głębokie przekonanie, że wychowanie uczniów w duchu nauki naszego wielkiego rodaka pozwoli nam kształtować ludzi światłych, wrażliwych i gotowych do czynienia świata piękniejszym, lepszym i bardziej sprawiedliwym. Pragnę zapewnić, iż jesteśmy świadomi, że podjęta przez nas decyzja jest zobowiązaniem do dawania czytelnego świadectwa dobra w życiu całej społeczności szkolnej. Rzetelnego zdobywania wiedzy i szczerej dbałości o chrześcijańskie wychowanie. Zrobimy wszystko, aby słowa Jana Pawła II, wy jesteście nadzieją świata, wy jesteście moją nadzieją, znalazły spełnienie w przyszłych dokonaniach naszych wychowanków.
zgłaszam gotowość szkoły do uroczystości nadania imienia i wręczenia sztandaru. Proszę przewodniczącego Rady Gminy Piszczac, pana Mirosława Melańczuka, o zabranie głosu. Proszę państwa o powstanie. Do nadania imienia Szkole Podstawowej w Połoskach. Uchwała numer 26/163/2013 Rady Gminy Piszczac z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie nadania imienia i sztandaru Szkole Podstawowej w Połoskach. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym nadaje się Szkole Podstawowej w Połoskach imię Jana Pawła II. W paragrafie drugim nadaje się Szkole Podstawowej w Połoskach sztandar według wzoru, jak w załączniku do niniejszej uchwały. W paragrafie trzecim wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Piszczac. W paragrafie czwartym uchwała wchodzi w życie z dniem 22 października 2013 roku. Nadmienię, że uchwała została podjęta jednogłośnie, a uchwałę wraz z załącznikiem przekażę na ręce pani dyrektor. Po nadaniu imienia proszę zająć miejsca. Szanowni państwo, niektórzy z przyjaciół szkoły w sposób szczególny przyczynili się do ufundowania sztandaru. Wyrazem szacunku i uznania dla honorowych fundatorów sztandaru są pamiątkowe gwoździe umieszczone na drzewcu sztandaru. Dlatego za chwilę poprosimy ofiarodawców o wystąpienie do umocowania symbolicznego gwoździa, podpisania aktu ufundowania sztandaru oraz przyjęcia z rąk pani dyrektor dyplomu przyjaciela szkoły. O wbicie symbolicznego gwoździa proszę w imieniu księdza Leszka Walenciuka, pana Kazimierza Krawczyka. Panią Mirosławę Guść. Pana Piotra Dawidziuka.
prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Połoskach, pana Czesława Domańskiego. Pana prezesa Banku Spółdzielczego w Łomazach, Krzysztofa Łajewskiego i panią prezes Teresę Szutko. Przedstawiciela Nadleśnictwa Chotyłów, panią Elżbietę Lach. Panią Danutę Wolską. Przedstawiciela mieszkańców parafii Połoski, pana Włodzimierza Pilipiuka. Przedstawiciela mieszkańców parafii Choroszczynka, księdza Andrzeja Głaska. Teraz nastąpi uroczysta ceremonia wręczenia sztandaru społeczności szkolnej. Proszę Państwa o powstanie. Do ceremonii wręczenia sztandaru wystąp. Pani dyrektor,
W imieniu wszystkich fundatorów sztandaru wręczamy całej społeczności szkolnej ten sztandar. Niech służy godnie następnym pokoleniom uczniów naszej szkoły. Dziękuję w imieniu społeczności Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Połoskach. Drodzy uczniowie, wręczam wam ten sztandar szkoły, symbol honoru, godności i najgłębszej więzi z ojczyzną. Proszę go strzec, a swoją nauką i postawą umacniać autorytet szkoły. Niech ten sztandar zawsze będzie otoczony powszechnym szacunkiem. Przyrzekamy, że nie splamimy honoru tego sztandaru i będziemy go otaczać powszechnym szacunkiem. Po ceremonii wręczenia sztandaru. Wstąp. Sztandar szkoły zaprezentować. W kształcie kwadratu o boku 100 cm obszyta złotymi frędzlami, z wyjątkiem boku od strony drzewca, który kończą kółeczka. Elementy wyszycia wykonano techniką haftu wypukłego i płaskiego. Awers sztandaru stanowi tkanina w kolorze białym. W centralnej części znajduje się portret Jana Pawła II. Nad portretem napis po łuku Szkoła Podstawowa w Połoskach. Pod portretem napis po linii prostej imienia Jana Pawła II. Rewers sztandaru wykonany jest z tkaniny białej i czerwonej, szytej w kopertę. Centralnie widnieje godło państwowe. Wokół godła został umieszczony półkoliście napis Bóg, honor, ojczyzna. Pod godłem Anno Domini 2013. Głowica sztandaru to niklowany dwustronny orzeł na kuli. Drzewo sztandaru wykonano z drewna naturalnego toczonego. Dwie jego części połączone są metalową tulenią. Na górnej części drzewca zostały osadzone pamiątkowe gwoździe z grawerowanym zapisem fundatorów sztandaru. Po prezentacji sztandaru. Teraz nastąpi ślubowanie uczniów na sztandar szkoły. Przyrzeczenie złożą uczniowie klasy pierwszej oraz przedstawiciele pozostałych klas.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Połoskach, panią Bożenę Sworczuk, proszę o odczytanie aktu ślubowania. Do ceremonii ślubowania wystąp. Baczność do ślubowania. My, uczniowie Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II, w obecności gości, nauczycieli i naszych rodziców uroczyście ślubujemy. Dbać o honor i dobre imię naszej szkoły, w każdej sytuacji zachowywać się w sposób godny młodego Polaka. Wypełniać rzetelnie wszystkie obowiązki wzorowego ucznia, jakie nakłada na nas szkoła. Ślubujemy! Wykorzystywać zdobywaną wiedzę i umiejętności dla własnego dobra i dobra naszej ojczyzny Rzeczypospolitej Polskiej. Ślubujemy! Z szacunkiem odnosić się do rodziców, nauczycieli, wychowawców i pracowników szkoły. Kształcić w sobie cechy, które posiadał nasz patron, a w szczególności umiłowanie ojczyzny i drugiego człowieka. Ślubujemy! Dziękuję. Po ceremonii ślubowania. Wstąp! Uroczyście ogłaszam, iż od dziś, dzień 22 października, ustanawiamy dniem patrona naszej szkoły. Szanowni Państwo, pozostaje nam w szacunku pożegnać sztandary. Baczność, poczty sztandarowe, sztandary wyprowadzić. Spocznij. Proszę o zajęcie miejsc. Nadszedł moment, aby poprosić o zabranie głosu naszych szanownych gości. Czy ksiądz dziekan chciałby zabrać głos? Nie. Prosimy dziekana dekanatu Terespolskiego, księdza kanonika Zdzisława Dudka. Nawet gdyby mi mnie nie zaprosili, to i tak się wprosiłem, bo ja już muszę opuścić ten teren. Bardzo mi było miło. Sympatycznie, cieszę się, że jakiś udział też w tym mam, a obowiązki, bo rozpocząłem dzisiaj rekolekcje swoje kapłańskie przez 3 dni, ale poświęciłem te pół dnia na konieczny obowiązek, który ksiądz biskup mi zlecił, dlatego tutaj musiałem być, jestem, ale teraz udaję się do Kodnia, ojciec superior też musi. Dziękuję jeszcze raz serdecznie i proszę mnie mieć za usprawiedliwionego, a resztę duchowo będziemy z wami, ale na najważniejszych czynnościach byłem i sercem, z ręką na sercu mówię i przekażę to, gdzie być to powinno. Szczęść Boże, bawcie się dalej, bo jest. Gratuluję jeszcze raz na ręce pani dyrektor, bo jest naprawdę z czego się cieszyć i na ręce księdza proboszcza. Szczęść Boże. Prosimy przedstawiciela Lubelskiego Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie, starszego wizytatora, panią Krystynę Grasko.
Oświaty pana Krzysztofa Babisza. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość, a trzeba powiedzieć nie na jedną uroczystość, tylko na cztery nawet piękne uroczystości, bo mieliśmy nadanie imienia, poświęcenie i wręczenie sztandaru, odsłonięcie pamiątkowej tablicy, no i 20-lecie szkoły. To taka szczególna okazja i na pewno takie wydarzenia to grubymi literami znajdą swoje odzwierciedlenie w kronice szkolnej. Pan kurator przeprasza, że nie mógł być dzisiaj osobiście, bardzo chciał być u Państwa, ale wcześniej już miał zapowiedziany termin w Białej Podlaskiej z pierwszym liceum imienia Kraszewskiego dzisiaj. Także wszystkich Państwa serdecznie pozdrawia i gratuluje. A na tę okazję przygotował taki list, który pozwolę sobie odczytać. Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Połoskach imienia Jana Pawła II jest ważnym wydarzeniem w życiu społeczności lokalnej. Dzisiejsza uroczystość ma znaczenie wyjątkowe. Jest również ukoronowaniem trudu i zaangażowania dyrekcji, nauczycieli i rodziców. W tej wyjątkowej chwili chciałbym pogratulować wyboru patrona szkoły. Jan Paweł II to zasłużona i ceniona postać. Jego postawa stanowi wzorzec godny do naśladowania dla młodego pokolenia. Papież Jan Paweł II całym swoim życiem, tak nauczaniem, jak i działaniem, pozostawił zobowiązujący przykład dla każdego z nas. Dyrekcji, tutaj pani dyrektor, gremium pedagogicznego oraz wszystkim pracownikom Szkoły Podstawowej w Połoskach życzę, aby stale towarzyszył Państwu zapał w pracy wychowawczej i pedagogicznej. Niech sprzyjające okoliczności zawsze pozwalają Państwu na realizację wszelkich planów i zamierzeń, przynosząc zadowolenie i korzyści. Uczniom życzę, abyście potrafili znaleźć prawdziwą przyjemność w zgłębianiu wiedzy i doskonaleniu umiejętności, a dążąc do własnego rozwoju, umieli znaleźć w sobie wrażliwość na potrzeby innych ludzi. Znakomity patron Jan Paweł II niech będzie dla Was ważnym drogowskazem w kształtowaniu osobowości. Z serdecznymi pozdrowieniami lubelski kurator oświaty Krzysztof Babisz. Do tych życzeń dołączam swoje życzenia i naprawdę serdecznie gratuluję za tak pięknie przygotowaną uroczystość. Dziękuję bardzo. A jeszcze na pamiątkę szkole do biblioteki. Taki mały drobiazg. Dziękujemy pani wizytator. Prosimy starostę powiatu bialskiego, pana Jana Bajkowskiego. Czcigodni księża, księże proboszczu, tutejszej parafii, wielce szanowna pani dyrektor, panie wójcie, panie przewodniczący, wszyscy goście zebrani na tej sali, na tej pięknej, wspaniałej uroczystości. Myślę, że każdy jubileusz, każde święto tak wielkie jak dzisiaj tutaj w Połoskach jest piękną, wspaniałą okazją do przekazywania życzeń i gratulacji. Ale myślę, że cała społeczność, tutejsza społeczność długo oczekiwała tej chwili, by ten dzień, 22 października, stał się dniem szkoły. Myślę, jest to zwieńczenie trudu całej wspólnoty. Jest to praca tych wszystkich, którzy ukończyli tą szkołę, uczą się w tej szkole, pracują w tej szkole. Myślę, że to święto nadania imienia wielkiego Polaka, wielkiego papieża, święto nadania, przekazania sztandaru szkole, to ślubowanie, to jest bardzo wielka sprawa. Myślę, że wszyscy tutaj obecni mamy świadomość, że szkoła to nie tylko mury. Mamy świadomość, że szkoła to bijące serduszka każdego z dzieci. Tych, które uczestniczą teraz w tej szkole, chodzą do szkoły, uczą się w tej szkole i tych, którzy wcześniej ukończyli tą szkołę, ale także i tych, którzy za chwilę przyjdą, by uczyć się. I każde z was będzie mogło mówić, że chodziło do szkoły, które nosi imię Jana Pawła II.
Myślę, że są to także bijące serca nauczycielek i nauczycieli, ale także i rodziców. Pozwólcie Państwo, że w dniu dzisiejszym tak wspaniałego święta, wielkiego święta tutaj w Połoskach przekażę w imieniu własnym, ale także w imieniu władz powiatu bielskiego, jak najlepsze życzenia i serdeczne gratulacje, by te wskazówki Jana Pawła II, jak kochać Boga, jak kochać ojczyznę, jak kochać drugiego człowieka, na zawsze były przesłaniem dla Państwa wszystkich tu obecnych i tych, którzy w przyszłości będą tutaj uczyli się w tej szkole. Wszystkiego najlepszego. Osobiście pragnę przekazać na ręce pani dyrektor list gratulacyjny, a także te piłeczki niech za... No, będą także w jakimś sensie prezentem dla dzieciaków i żeby pamiętali o tym święcie jak najdłużej. To i mojej obecności. Dziękujemy panu staroście. Prosimy wójta gminy Piszczac, pana Jana Kurowskiego. Szanowni księże proboszczu, panie starosto, pani dyrektor, panie przewodniczący, szanowni zebrani. Dzisiaj mogę powiedzieć, którą odczytał uchwałę pan przewodniczący, że wykonałem tę uchwałę. Tutaj dzisiaj jesteśmy świadkami tego, która została mi zlecona. Przy pomocy właśnie pani dyrektor to uwieńczyło się nasze uchwalone zadanie. A cieszę się bardzo z tego, że dzisiaj właśnie to została po prostu wprowadzona ten dzień patrona szkoły, bo szczególnie tutaj mi jest droga ta szkoła z tego względu, że od początku ją budowałem i ją zakończyłem budowę i cały czas przy niej trwam po prostu po dzień dzisiejszy. Życzę, żeby te słowa i te napisy na sztandarze zawsze towarzyszyły i były spełniane. Chciałbym na ręce pani dyrektor przekazać pamiątkowy taki album, który będzie służył w bibliotece do spełnienia wiedzy o Janem Pawle II. Jeszcze będąc przy głosie, chciałbym też, nie było czasu, pani dyrektor, wręczyć nagrodę z okazji Dnia Edukacji, który był niedawno, ale już minął. W związku z tym wręczam nagrodę za zasługi tutaj poniesione na rzecz tej szkoły. Jeszcze chciałbym powiedzieć, że też dzisiaj bardzo miło zostałem zaskoczony, że z okazji tej właśnie uroczystości została wydana książka tutaj przez księdza proboszcza Wolność Prawdziwa. Taka oto książka, którą w tej chwili właśnie ksiądz proboszcz, bardzo miło zaskoczony jestem, że właśnie pracował nad tym kilka lat i akurat na tą uroczystość tutaj zdążył napisać tą książkę. Jest to nie koniec oczywiście, bo to jest tom pierwszy. Tak. Z tej okazji chcielibyśmy dzisiaj z panem przewodniczącym uhonorować tutaj zasłużonych dla gminy Piszczac. I odznaką zasłużony dla gminy Piszczac poprosimy tutaj panią Bożenę Sworczuk i pana Bogdana Kopczewicza. Kopczyńskiego.
czcigodni księża, pani dyrektor, grono pedagogiczne, rodzice i uczniowie, szanowni zebrani, w imieniu kolegów i koleżanek z Rady Gminy pragnę podziękować na ręce pani dyrektor za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Gratulujemy pomysłodawcom i inicjatorom. Gratulujemy pani dyrektor, nauczycielom tej placówki, dzieciom, uczniom i rodzicom wysiłku, jaki włożyli w powstanie, finalizację tego projektu, tej inicjatywy. Także serdecznie gratuluję. Gratuluję również społeczności lokalnej i społeczności szkolnej, która to zadecydowała o wyborze akurat Jana Pawła II na patrona tej placówki. Gratuluję. Dziękujemy przedstawicielom Rady Gminy. Prosimy przedstawiciela Nadleśnictwa Chotyłów, inżyniera nadzoru, panią Elżbietę Lach. Pani dyrektor, szanowne grono pedagogiczne i uczniowie. Jestem dzisiaj wyjątkowo w zastępstwie pana nadleśniczego, który zna wagę tego typu uroczystości, dlatego że nie dalej jak w czerwcu tego roku sam przeżywał, no i borykał się z organizacją podobnego przedsięwzięcia. My również mieliśmy w tym roku nadawany sztandar, imienia wprawdzie nie, natomiast prosił, ażeby wyjątkowo usprawiedliwić jego nieobecność. Niestety pokryła się ta dzisiejsza uroczystość z wizytą francuskich leśników u nas. Niemniej jednak zredagował specjalne na tą okoliczność taki list gratulacyjny, którego fragment tylko chciałabym przeczytać. Fragment dotyczący życzeń i gratulacji wyboru tego właśnie patrona. Dzieciom, młodzieży i wychowawcom w tej szkole życzy, aby postawa życiowa Jana Pawła II stanowiła drogowskaz godziwego postępowania, pomagała opowiadać się po stronie dobra i uczyła odpowiedzialności za własne człowieczeństwo. Wszystkim pracownikom szkoły pan nadleśniczy życzy, aby sukcesy w pracy, będące owocem waszej kreatywności i zapału w realizacji zadań wychowawczych, złotymi zgłoskami zapisały się na otwieranych właśnie nowych kartach dziejów szkoły. Natomiast uczniom życzę, aby nauka w tej właśnie szkole była fascynującą przygodą, spotkaniem z nauką, rozumnym odkrywaniem tajemnic życia i samych siebie. Życzę, aby była to lekcja ważna, z której uczniowie będą czerpać przez całe życie i z sentymentem wracać pamięcią do lat spędzonych tutaj. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy pani inżynier. Prosimy dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chotyłowie, panią Zofię Jarosiewicz. Są w życiu społeczności takie chwile, które przeżywa się w sposób szczególny. Tak zapewne zapisze się w waszej pamięci dzisiejszy dzień nadania waszej szkole sztandaru i imienia Jana Pawła II. Mieć takiego patrona to zaszczyt i powód do dumy. Z drugiej strony to zobowiązanie do poznania głoszonych przez niego prawd i życia według nich. Nie tylko słuchania, ale usłyszenia jego słów. Oby ten głos papieża w waszej szkole był słyszany, a nauka była czynnie realizowana. Z okazji waszego święta w
W imieniu Zespołu Placówek Oświatowych w Chotyłowie składam całej społeczności szkolnej najszczersze gratulacje. Życzę, byście umieli mądrze korzystać z przesłania, jakie pozostawił nam ten wielki człowiek. Niech miłość, jaką obdarzył dzieci i młodzież, będzie dla nauczycieli i rodziców prawdziwym wzorem do naśladowania. Wam zaś, drodzy uczniowie, życzę, aby słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II: miejcie odwagę mówić prawdę, miejcie odwagę kochać, miejcie odwagę służyć innym, stały się waszym drogowskazem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pani dyrektor. Prosimy dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Piszczacu, panią Dorotę Sierpatowską. Troska o dziecko to pierwszy i podstawowy sprawdzian w stosunkach człowieka do człowieka, mówił Jan Paweł II. Szanowna pani dyrektor, grono pedagogiczne, rodzice i uczniowie, wy zatroszczyliście się już o dzieci. Nie tylko te, które uczęszczają obecnie do Połoseckiej placówki, ale i o przyszłe pokolenia. Serdecznie gratulujemy w imieniu całej społeczności Zespołu Placówek Oświatowych w Piszczacu i życzymy wielu sukcesów. Oby każdy dzień tej placówki wyglądał tak, jak dzień dzisiejszy. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy pani dyrektor. Prosimy dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrynce, panią Jadwigę Podstolską. Ja na wstępie chciałabym w imieniu społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej w Dobrynce serdecznie podziękować za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość nadania szkole imienia. Chciałabym ofiarować kronikę szkolną i zachęcić dzisiaj do wpisywania i pozwolę sobie odczytać to coś, ten list, który zadedykuję w imieniu mojej szkoły. O, coś tu. Szanowna pani dyrektor, drodzy nauczyciele i rodzice, kochani uczniowie Szkoły Podstawowej w Połoskach. Przekazuję gratulacje z okazji wyboru Wielkiego Polaka na patrona szkoły. Odważnie przyjęliście zobowiązanie do tego, by dążyć do tych samych ideałów, co Jan Paweł II. Staliście się naśladowcami Wielkiego Polaka papieża. Życzę państwu wytrwałości w realizacji planów i zamierzeń, pielęgnowania tradycji związanej z osobą Ojca Świętego, wielu korzyści płynących z podejmowanych działań, harmonijnego rozwoju szkoły i aby imię Jana Pawła II znalazło przede wszystkim swe miejsce w waszych sercach i umysłach. A wam, drodzy uczniowie, życzę, aby to hasło ze sztandaru stało się mottem waszej szkolnej edukacji, abyście pamiętali o nim dla swojego dobra, dobra najbliższych, dobra małej ojczyzny i dobra Polski. Jak powiedział Jan Paweł II, prawdziwie wielki jest ten, kto chce się czegoś nauczyć. Życzę wam tego z całego serca, ponieważ każdy z nas jest powołany do takiej wielkości, o której mówił Ojciec Święty. Ponieważ wiem, że jeszcze pięknie śpiewacie i sławicie swoją szkołę, występując w konkursach, między innymi w konkursie, który nasza szkoła organizuje, o Maryi śpiewamy, chciałabym również ofiarować pani dyrektor śpiewnik na całe życie. Dziękujemy pani dyrektor.
Prosimy prezesa stowarzyszenia Lokalni.pl, panią Sylwię Stubińską. Pani dyrektor, na pani ręce w imieniu członków swego stowarzyszenia oraz swoim chcę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim organizatorom za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Zbieg okoliczności sprawił, iż mam zaszczyt pełnić honory prezesa naszego stowarzyszenia Lokalni.pl. Podobny zbieg okoliczności 22 lata temu sprawił, iż mogłam uczestniczyć w pielgrzymce do Rzymu. Była to rowerowa wyprawa, w której 13 młodych osób, niespełna 15-letnich, niektórzy troszeczkę starsi, jechaliśmy bardzo wiele kilometrów na rowerze, aby móc się spotkać z Janem Pawłem II. Zwieńczeniem tej pielgrzymki było spotkanie na prywatnej audiencji w Castel Gandolfo, gdzie mieliśmy okazję rozmawiać z papieżem. Zapytani o to, skąd przyjechaliśmy, powiedzieliśmy, że z Piszczaca. Podpowiadając, że Piszczac leży koło Kodnia, bez chwili zawahania poprosił nas o pozdrowienie Matki Bożej Kodańskiej. Z całą pewnością nie byłoby chwili, nie zastanawiałby się ani chwili, aby zlokalizować Połoski na mapie Polski. Wówczas ta wyprawa była dla mnie takim turystycznym przeżyciem, zwiedzaniem Europy i spotkaniem wielkiego Polaka. Dzisiaj z perspektywy czasu wiem, że miała zupełnie inny wymiar. Siła i moc tego spotkania towarzyszy mi do dzisiaj. Opieka patrona, którego wybraliście sobie tutaj w szkole, opieka Jana Pawła II, pomaga mi wierzyć, pomaga mi ufać, kiedy zaczynam wątpić i podnosić się, kiedy upadam. Życzę wszystkim, którzy od dzisiaj w sposób szczególny będą otoczeni opieką Jana Pawła II, abyście umieli korzystać i czerpać z jego nauki i postawy. Abyście umieli, abyście się nie lękali żyć w prawdzie, miłości i sprawiedliwości. A wam, drodzy uczniowie, życzę, abyście, tak jak mówił wasz patron, swoją przyszłość zaczynali dzisiaj, a nie jutro. Nie możecie go zawieść. I tego wam serdecznie życzę i gratuluję. Tak tylko na marginesie dodam, że pomógł nam wówczas wójt naszej gminy. Użyczył nam samochodu, który przywiózł nas z tej wyprawy z powrotem do Piszczaca. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Prosimy. Szanowna pani dyrektor, szanowni państwo, pragnę pogratulować w imieniu zarządu banku wspaniałej inicjatywy, jaką był wybór na patrona tej placówki błogosławionego, a wkrótce świętego Jana Pawła II. Pragnę dołączyć się do tych wszystkich ciepłych słów i życzeń, które zostały dzisiaj do państwa skierowane i pragnę życzyć, aby tak jak jest napisane tutaj, Jan Paweł II był wzorem i autorytetem dla tych wszystkich, którzy w tej szkole uczą się, nauczają, żeby młodzież, która będzie wychodzić z tej szkoły jako absolwenci, zawsze miała te miłe wspomnienia i była dumna z tego, że ukończyła szkołę właśnie imieniem wielkiego Polaka, wielkiego człowieka, jakim był, czy będzie, czy jest święty Jan Paweł II. Jednocześnie w imieniu zarządu pragnę przekazać taki skromny upominek. W banku to się nazywa czek. I myślę, że pani dyrektor będzie najbardziej wiedziała, jak to zmaterializować i na co przeznaczyć ten skromny upominek. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Szanowni państwo, pani dyrektor, w imieniu całej społeczności publicznego gimnazjum nr 6 imienia Jana Pawła II Białej Podlaskiej dziękuję za zaproszenie. Jest to dla nas zaszczyt, że możemy uczestniczyć w tak pięknej, tak wspaniałej i tak wzruszającej, podniosłej, brakuje już mi słów, przedmówcy mówili, uroczystości. Życzymy państwu, żeby patron
błogosławił, żeby patron opiekował się tak wami, jak i nami. A chciałabym podzielić się, bo tutaj dużo słów padło, których już bym nie chciała powtarzać, a przyłączam się do nich, tylko podzielić się swoim doświadczeniem. Pracując w szkole, której patronuje Jan Paweł II, chcę powiedzieć pani dyrektor, że praca z tą młodzieżą jest pracą wspaniałą, ponieważ jest to młodzież wyjątkowa, która odnosi sukcesy i takich sukcesów, takiej młodzieży państwu wszystkim, nauczycielom, wychowawcom i pani dyrektor życzę. Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie. Z okazji nadania szkole imienia Jana Pawła II pragnę złożyć w imieniu własnym, jak i zarządu oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Piszczacu najserdeczniejsze życzenia dalszego rozwoju, wielu owocnych lat pracy, znakomitych wychowanków, a także znaczących osiągnięć edukacyjnych. Gronu pedagogicznemu życzę, by placówka szeroko sławiła dobre imię patrona. Młodzieży życzę radości ze zdobywania wiedzy, rozwijania zdolności i talentów, a rodzicom pociechy z dobrze wykształconych i wychowanych dzieci. Wszystkiego najlepszego dla społeczności szkolnej. Dziękuję. Dziękujemy. W imieniu Państwowej Szkoły Wyższej imieniem papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, w imieniu pana rektora i swoim własnym chcę podziękować za zaproszenie, gratulować całej tej społeczności tej szkoły, tego środowiska za ten wielki wyczyn, za trafnie wybrane imię patrona. Ale imię patrona zobowiązuje i w imieniu Społecznej Diecezjalnej Rady Szkół, Rodziny Szkół imieniem noszących imię Jana Pawła II chcę państwu powiedzieć, że imię zobowiązuje i w związku z tym witajcie w Rodzinie Szkół Jana Pawła II. Jesteście 47. szkołą w naszej diecezji. Witajcie także w ogólnopolskiej rodzinie szkół Jana Pawła II i nie tylko, bo mamy dwie szkoły z Litwy. Jest nas ponad 1200 szkół. Co roku spotykamy się na ogólnopolskim zjeździe. Dwa lata temu byliśmy z kolegą w Wilnie na przecudnym spotkaniu i tam poczuliśmy patriotyzm. O tym mówiliśmy nawet dzisiaj. To jest cały program działań i jesteśmy świeżo po dorocznej naradzie dyrektorów szkół Jana Pawła II, która się odbyła u kolegi dyrektora w Wólce Domaszewskiej w piątek. Naprawdę program jest bardzo obfity i panią dyrektor zapraszamy do takich działań i są różne konkursy, są zjazdy ogólnopolskie, diecezjalne, są programy wychowawcze, bo ten wielki Polak przekazał nam tyle wiedzy w każdej dziedzinie, takie programy nauczania, że naprawdę mamy na czym się wspierać. W związku z tym ja osobiście od siebie i w imieniu rodziny szkół, w imieniu naszej uczelni życzę państwu, by to nauczanie Jana Pawła II miało odzew w tej placówce, by duch Jana Pawła II gościł zawsze w waszej szkole. Gratuluję wam tego wyczynu. Wszystkiego dobrego. Szanowni państwo, pozwólcie, że bardzo krótko. Chcę podziękować koleżance dyrektor za zaproszenie, za ten szczególny zaszczyt, że właśnie wybrała moją szkołę w Wólce Domaszewskiej, która to rok temu właśnie przeżywała podobne święto, z tym, że ja tutaj rok temu pociłem się, także koleżanka wypadła świetnie, młodzież również. I gratuluję przede wszystkim
pięknego śpiewania, nie, tak mogę powiedzieć, w kościele, że naprawdę to wypadło w kościele i tutaj też pięknie, pięknie przebiega uroczystość. Także gratuluję i zapraszam koleżankę, bo rzeczywiście tutaj dwa dni temu była u mnie spotkanie dyrektorów, koleżanka nie była, ale wybaczam, bo rozumiem, że przygotowania trwały, ale zapraszam do mnie w każdej chwili, chociażby 11 listopada przeżywamy Święto Niepodległości doroczne, także z młodzieżą również zapraszam. Padło tu wiele pięknych słów i ja podzielam te słowa i będę krótko kończył. Dziękuję pani dyrektor, dziękuję państwu za zaproszenie. Dziękujemy. Ja może najpierw się przedstawię. Nazywam się Witold Pawłowski, a to dlatego, że nie wszyscy mnie sobie kojarzą. Niemniej jednak chciałem powiedzieć, że tutaj z panią dyrektor, dla której jestem niezmiernie wdzięczny za zaproszenie, rozpoczynaliśmy karierę nauczycielską. To znaczy nie była to moja pierwsza praca jako nauczyciela, ale pani dyrektor tak. Miałem tę przyjemność pracować tutaj w Połoskach. Kiedy zapadała decyzja o budowie tej szkoły, ja też tu w tym czasie byłem. Tak jak tu pan wójt podkreślał, to się wszystko działo za jego, że tak powiem, kariery wójta. A na to, że decyzja zapadła o budowie szkoły w Połoskach, miały wpływ też wydarzenia uwiecznione w tej kronice, która odeszła wraz ze mną z tej szkoły. Szkoły, której nie ma, jest nowa. Jest to kronika sportowa, osiągnięć sportowych naszej szkoły. Powiem tylko tak, że może to nieskromnie zabrzmi, ale wtedy Biała Podlaska była województwem. I w tym czasie szkoła podstawowa, uczniowie szkoły podstawowej w Połoskach byli mistrzami województwa w piłce ręcznej. Chciałem również dodać, że w okresie tego krótkiej mojej pracy tutaj, bo w sumie 4 lata, zdobyliśmy około 10 pucharów za pierwsze miejsca w województwie. Dlatego też jest mi niezmiernie miło dzisiaj przekazać tę kronikę, w której będziecie mogli, zwiedzając, zobaczyć swoje dzieci, jeszcze niektórzy, a ci, którzy tutaj są uwiecznieni, będą mogli pochwalić się swoim dzieciom. Dziękuję bardzo. Czcigodni księża, szanowni państwo, szanowna pani dyrektor, jest mi niezmiernie miło wziąć udział w dzisiejszej uroczystości, a przybywam tutaj jakby w podwójnej roli. Jako dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej, tak jak tutaj szanowna pani dyrektor przedstawiła, ale również jako nauczyciel tej szkoły, ponieważ swoją pracę rozpoczynałam, właśnie swoją pierwszą pracę pedagogiczną rozpoczynałam tu w Połoskach. No oczywiście nie w tej szkole. Szkoła, pozwolę sobie tak na chwileczkę, brat, mieściła się w 3 budynkach. A nawet w 4 tutaj mi podpowiadają koleżanki. Także pani, oczywiście też pracowałam z panią dyrektor i tutaj z wszystkimi nauczycielami, którzy są obecni, a także z panią Basią, tak, która mi tam macha z sali, z panią dyrektor Haliną Sylwesiu, która była moim pierwszym dyrektorem i wprowadzała mnie tutaj właśnie w arkana tego zawodu. Gratuluję serdecznie uroczystości, ale również cieszę się, że jesteśmy w tak pięknym budynku. Tutaj panu wójtowi również gratulacje, ponieważ szkoła jest, no jeszcze będziemy zwiedzać, ale to, co już zdążyłam widzieć, jest przepiękna. Nie da się porównać z tym miejscem, w którym rozpoczynałam pracę. Także serdecznie gratuluję tutaj i panu wójtowi, i władzom gminy, władzom samorządowym, pani dyrektor i wszystkim państwu, a także nauczycielom, z którymi miałam możliwość pracować, za te wszystkie chwile, które tutaj w tej miejscowości spędziłam i przeżyłam. Dziękuję bardzo.
szanowni goście zebrani na dzisiejszą uroczystość. Żadne słowa nie wyrażą tego, co czuje serce w dniu dzisiejszym. Po prostu jest coś wspaniałego, wielkiego, że właśnie taka postać jest patronem naszej szkoły. I na pewno piękne są słowa, które zostały wypowiedziane przez tylu poprzedników moich. No ja jestem tutaj bez niczego, ale przekazuję to, co przekazałam na wystawkę, jest własnością szkoły. Te moje zbiory, wszystkie o Janie Pawle II, przekazuję szkole. Także życzę wszystkim, aby ten dzień dzisiejszy trwał rok i następne lata. Jak najdłużej. Żebyście byli tak uśmiechnięci, tak zadowoleni, tacy wspaniali jak dzisiaj. No a dzieciom szczególnie, żeby Jan Paweł II był naprawdę dla nich wzorem. No cieszę się też z konkursu, który odbył się w szkole. No i cieszę się z tego, że tak właśnie to potraficie po prostu przepięknie zorganizować. No myślę, że trzeba tu też wspomnieć niektórych nauczycieli, pracowników, którzy odeszli od nas. I proponuję, aby te osoby, może nie będę już wyliczała, uczcić w tym dniu minutą ciszy. Dziękuję. Także życzę pani dyrektor, na ręce pani dyrektor wszystkiego najlepszego. Najszlachetniejsi państwo, to jest chwila wyjątkowa. Jesteście pod wyjątkowym wrażeniem i Jan Paweł II nam z nieba błogosławi. I na tę okoliczność napisałem książkę, jak już dostojny pan wójt wspomniał, Wolność prawdziwa w nauczaniu Jana Pawła II. Pierwszy tom, kolejny ukaże się na kanonizację. I kochani, pozwolę sobie tę książkę dedykować, już zadedykowałem szkole podstawowej w Połoskach z racji nadania imienia papieża Jana Pawła II i poświęcenia sztandaru. I złożę na szlachetne dłonie pani dyrektor jako przedstawicielki społeczności szkolnej. Dziękujemy. Szanowni zebrani, już po tylu przedmówcach nie za wiele mam do dodania, ale powiem, jest mi niezmiernie miło uczestniczyć w tak ważnej uroczystości jak nadanie imienia i sztandaru w Szkole Podstawowej w Płockach. Życzę wszystkim nauczycielom, również wychowawcom, uczniom wzajemnej wyrozumiałości, satysfakcji w realizowaniu wszystkich planów pedagogicznych, wychowawczych. A na co dzień życzę dużo uśmiechu, dużo zdrowia, wszystkiego najlepszego i wytrwałości w takiej trudnej pracy. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Drodzy państwo, skoro był ostatni gwóźdź w sztandarze, to i ostatnie słowo niech należy do mnie. Jednym z dzieł Ojca Świętego Jana Pawła II jest książka pod tytułem Pamięć i tożsamość. To chyba dwa bardzo istotne, bardzo ważne zadania, które stoją przed współczesną szkołą. Kształtować pamięć młodych Polaków o historii, ale i o teraźniejszości naszej ojczyzny i wychowywać do tożsamości autentycznego człowieka, prawdziwego Polaka. Niech te dwa wielkie zadania, które stoją przed wami, drodzy państwo, pani dyrektor, drodzy pedagodzy, nauczyciele pracujący w szkole, drogie dzieci i młodzież, by te zadania stojące przed wami były jak najlepiej realizowane. Niech Jan Paweł II wam błogosławi i wspiera w waszej pracy. Wszystkiego dobrego.
W imieniu własnym, w imieniu całej społeczności szkolnej chciałabym podziękować wszystkim, którzy zabrali tutaj głos i którzy nie zabierali głosu i są tutaj na sali razem z nami, za wszystkie ciepłe słowa skierowane pod naszym adresem. Jan Paweł II, tak jak brzmi nasze motto, jest naszym wzorem i autorytetem. Na razie o tym zapewniamy, a później postaramy się, żeby rzeczywiście było to widać, gdziekolwiek pojawimy się jako społeczność szkolna, a więc i jako nauczyciele, rodzice i uczniowie. Ciepłe słowa kieruję do wszystkich nauczycieli i pani dyrektor Haliny Sylwesiuk, z którymi właśnie też miałam przyjemność rozpoczynania pracy pedagogicznej. Nie będę przedłużała, bo będzie jeszcze czas na te wzruszenia, bo one już się pojawiły. Będzie czas w dalszej części uroczystości. Mam nadzieję, że powspominamy jeszcze, oglądając chociażby i film z otwarcia naszej szkoły. Chcę również tutaj, korzystając z okazji, skierować słowa do pani dyrektor Haliny Sylwesiuk. Oczywiście, że nie umniejszam roli pana wójta, bo to pan wójt wspierał finansowo, tak, nasze wszelkie działania, wtedy jeszcze, kiedy była dyrektorem pani Halina Sylwesiuk i obecnie, tak jak pan wójt nadmienił, nie opuszcza nas w każdej sytuacji, kiedy jest to możliwe, wspiera nas i dzięki temu możemy funkcjonować właśnie w takiej, a nie innej szkole jak dzisiaj, że mogliśmy usłyszeć te wszystkie właśnie takie serdeczności skierowane do nas. Tylko jeszcze do pani Sylwesiuk, oprócz tych zbiorów, które pani ofiarowała nam tutaj do szkoły, chcę również nadmienić, że to pani właściwą ręką w tych czasach, kiedy decydowało się, gdzie ma budować, gdzie ma powstać szkoła, teraz mieści się tutaj u nas w Szkole Podstawowej w Połoskach. Wiedziała pani, za które sznureczki tam pociągnąć, żeby we właściwą stronę skierować i dzięki temu właśnie działaniom podejmowanym przez panią, dzięki wsparciu organu prowadzącego, możemy cieszyć się szkołą właśnie tak, jak to dzisiaj państwo macie możliwość zobaczyć. Dziękuję za wszystkie prezenty, które zasilą naszą bazę dydaktyczną. Niech dopełnieniem podziękowań pani dyrektor będzie piękny, mamy nadzieję, występ uczniów. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się, nie ustępuj. Zapraszamy państwa do obejrzenia części artystycznej, w której przedstawimy historię człowieka o imieniu Piotr. Poszczególnym scenom będą towarzyszyły słowa Jana Pawła II, zaczerpnięte z tryptyku rzymskiego oraz papieskich homilii. Szanowni państwo, życzymy niezapomnianych wrażeń. Poruszamy się, jesteśmy. Kim jest on? Jest jak gdyby niewysłowiona przestrzeń, która wszystko ogarnia. On jest stwórcą. Ogarnia wszystko, powołując do istnienia z nicości nie tylko na początku, ale wciąż. Wszystko trwa, stając się nieustannie. Na początku było słowo i wszystko przez nie się stało. Tajemnica początku rodzi się wraz ze słowem, wyłania się ze słowa. Słowo. Odwieczne widzenie i odwieczne wypowiedzenie. Ten, który stwarzał, widział. Widział, że było dobre. Widział widzeniem różnym od naszego. Muszę ci coś powiedzieć. Byłam u lekarza. U lekarza? Po co? Będziemy mieli dziecko.
Jak to? Przecież nie planowaliśmy dziecka. Dostałem kontrakt do Stanów na ten rok. Zapomniałaś? A twoje plany zawodowe? Jakoś sobie poradzimy. Nie widzę tego. Możesz usunąć. Jak to? Nie możemy. Na pewno da się coś zrobić. Pójdziesz do innego lekarza. A nasza miłość? A wiara? Przestań, o czym ty mówisz. To znaczy... To że... nic nie znaczy. Myślałem, że jesteś bardziej racjonalna. Jakie imię wybraliście dla swojego dziecka? Piotr. Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania. To Jezusowe wezwanie jest szczególnie aktualne w dzisiejszej rzeczywistości, w której wielu ludzi żyje tak, jakby Boga nie było. Pokusa urządzenia świata i swego życia bez Boga albo wbrew Bogu, bez Jego przykazań i bez Ewangelii, istnieje i zagraża również nam. A życie ludzkie i świat zbudowany bez Boga w końcu obróci się przeciw człowiekowi. Tak. Zgadzam się. Oczywiście. Mamo, pobawi się ze mną. Może to? Piotrusiu, teraz nie mogę. Pobaw się sam. Ale ja chcę z tobą. Tak. Synku, mamusia musi skończyć ten artykuł. Pobaw się, masz dużo zabawek. Ale one nie mówią. A ja nie mam czasu. Może tatuś, poproś tatusia. Oczywiście, nie ma problemu. Tato, pobawisz się ze mną? Nie teraz, rozmawiam. Ale ja chcę się pobawić. Pobaw się ze mną. Przepraszam jeszcze chwilę. Przeszkadzasz mi. Baw się sam. Nie po to wydaję tyle pieniędzy na zabawki, żebyś mi teraz marudził. Jestem. Na czym skończyliśmy? Chodź, zobaczysz, jak buduję domek. Może omówimy jutro szczegóły. Do widzenia. Słuchaj, ta niania musi zostawać do wieczora. Przecież chwili spokoju nie ma. Mówiłem ci, z dzieckiem są tylko problemy. Nie przesadzaj. On się chce tylko pobawić. Tyle godzin jesteśmy poza domem. No bo ktoś na to wszystko musi zarabiać. No tak, ale nie może bawić się tylko sam albo z nianią. To kupmy mu psa. Docent Witkowski mówił, że psy mają bardzo dobry wpływ na psychikę dzieci. Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą. Jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się miłość, jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. Słucham. Cześć, tato. No, co tam? Wróci dzisiaj wcześniej, mam sprawę. Nie dam rady, wziąłem dodatkowe zlecenia. To ważne, może urwiesz się z pół godziny, jest problem. Piotrek, ja mam pełno problemów, zresztą, kto ich nie ma? Takie życie, synu, takie życie. Więc wrócisz? Mówiłem ci, terminy gonią. Tak myślałem. Nie śpisz jeszcze? Ja w twoim wieku... Mówiłem ci, że mam problem. Musimy pogadać. Piotrek, na dzisiaj mam dość swoich problemów. Przełóż to na jutro. Jestem padnięty. Jak zwykle. Ale mam coś dla ciebie, Piotrek. Chyba o takim marzyłeś. Ta, dzięki. W wychowaniu chodzi głównie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem. O to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał. Ażeby poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem.
to znaczy, żeby również umiał bardziej być. I nie tylko z drugimi, ale także i dla drugich. No nareszcie, ile można czekać? Co jest? Jak to co? Niezażywne przedstawienie. To naprawdę dobry spektakl. Wielka sprawa. Piotrek, obiecałeś, że będziemy dzisiaj razem w teatrze. Oj, wiem, ale możemy skoczyć do pubu. Tam też będziemy razem. Musiałem staremu trochę ściemniać. Co? Usłyszał to, co chciał usłyszeć od swojego synka. I parę stówek jest. Być człowiekiem sumienia, to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający. To znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło. W myśl słów świętego Pawła. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Panie Piotrze, mógłby pan zostać dzisiaj trochę dłużej? Mamy dodatkowe zamówienie. Nie ma sprawy, panie prezesie, nie ma sprawy. Za ile? Myślę, że jak zwykle. Panie prezesie, to mi się przestaje opłacać. Buduję dom. Rozumie pan. Czy ja mogłabym... Tu jest koniec kolejki. Dzisiaj każdemu się śpieszy. Tak bardzo cię kocham. Spójrz, jaki piękny zachód. Wiesz, o czym marzę? Aniu, przecież dałem ci wszystko. Ale nasz dom jest pusty. Jak w pracy? Dobrze, co u ciebie? Spoko! Dzień dobry, Piotrze. Cześć, mamo. Co u ciebie? Dawno nie dzwoniłeś. A, wiesz, ciągle praca, praca i praca. A co u Ani? Bez zmian. Ciągle próbuję pisać? A tam strata czasu. Mamo, muszę kończyć, mam full roboty. Synku, kiedy zajrzycie? Niedługo, mamo, niedługo. Piotr, tak dawno cię u nas nie było. To już rok minął. Ale mam dla was prezent. Czy nie o takim marzyliście? Marta? Piotr? Co ty tutaj robisz? A, wiesz, interesy, biznes. Trzeba sobie jakoś radzić. A co u ciebie? Dziękuję. Bardzo dobrze mi się układa. To pewnie nieźle zarabiasz. Oj, Piotrze, nic się nie zmieniłeś. Mam kochającego męża i trójkę dzieci. Słyszał pan, panie Piotrze? Kolejna afera. Złodziejstwo, tylko żeby się nachapać. A co my możemy? A jak tam nasze ostatnie zlecenia? Musimy uregulować kilka należności. Wyjdziemy na swoje. Panie Adamie, pan znajdzie jakieś rozwiązanie. Nie wszystko musimy ujawniać. Pani doktor, proszę mi powiedzieć prawdę. Co z żoną? Niestety nie mam dla pana dobrych wiadomości. Pani doktor, sprowadzimy najlepsze leki. Zapłacę każdą sumę. Panie Piotrze, pieniądze, pieniądze. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd.
przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj. Wiesz, że ono musi tu gdzieś być. Gdzie jesteś, źródło? Gdzie jesteś?
Dziękuję serdecznie wszystkim zaangażowanym w przygotowanie części artystycznej. Szczególne podziękowania składam uczniom za ich zaangażowanie, wytrwałość, za dążenie do celu, bo uważam, że to, co zaprezentowaliście, świadczy o tym, iż ten cel został osiągnięty. Serdeczne podziękowania składam na ręce głównych koordynatorek, na ręce wszystkich nauczycieli, którzy rzetelnie wypełniali przydzielone zadania wiążące się z realizacją projektu nadania szkole imienia Jana Pawła II. Nie będę wymieniała, bo musiałabym wymienić wszystkich. Naprawdę każdy na miarę swoich możliwości włączał się, czego efekt mogliście Państwo dzisiaj obserwować. Za chwilkę dobiegnie końca część oficjalna naszego dzisiejszego spotkania. Chcemy podziękować Państwu za obecność, za ciepłe słowa wszystkie skierowane do nas, za to, że znaleźliście czas, żeby dzielić z nami radość dzisiejszej uroczystości. Niech na pamiątkę pozostaną prezenty wręczone przez uczniów właśnie z okazji nadania naszej szkole imienia Jana Pawła II.
Thank you.